W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybrali się więc wszyscy, aby się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się też Józef z Galilei, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się zapisać z poślubioną sobie Maryją, będącą w stanie błogosławionym. Mario, czy ty wiesz, kim okaże się twój syn, twój mały chłopiec? Mario, czy ty wiesz, że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć? Czy ty wiesz, że ta mała dłoń powstrzyma wielki wiatr, że dałaś życie temu, kto tobie życie dał? Mario, czy ty wiesz, że pewnego dnia przywróci wzrok ślepemu? Mario, czy już wiesz, że twój synek ma wybawić nas od złego? Czy ty wiesz, że twój chłopiec już niebiańskie ścieżki zna, że patrząc w jego oczy najświętszą widzisz twarz? Mario, czy już wiesz? Mario, czy już wiesz? Ślepemu wzrok, głuchemu dźwięk, zmarłemu życia dar, chromemu krok, niememu pieś przynosi Chrystus Pan. Mario, czy ty wiesz, kim naprawdę jest maleńki twój bohater? Mario, czy ty wiesz, że pewnego dnia on rządzić będzie światem? Czy ty wiesz, że to właśnie on pokona grzech i śmierć? Dziecko śpiące w twych ramionach na imię ma. Bogu niech będą dzięki, że dotarliśmy bezpiecznie. Zaraz, Mario, odpoczniesz. Poczekaj tu chwilę, a ja znajdę nam nocleg. Dziękuję ci, Józefie, ale z pewnością będzie to trudne zadanie. Tylu ludzi jest w tym mieście, a my nie mamy dużo pieniędzy. Chyba znajdzie się ktoś, kto ma dobre serce i nie będzie czekał na zapłatę. Jesteś w stanie błogosławionym, nie można ci odmówić schronienia. Czego szukasz, jeśli noclegu to nie ma wolnych miejsc? Widzisz, że pełno ludzi, a pieniędzy pewnie nie masz za wiele. Szukam noclegu, ale nie dla siebie. Żona moja stanie błogosławionym.
i chociaż dla niej ciepły kąt na noc mógłby się znaleźć. Ciepły kąt? A ile masz pieniędzy? To wszystko, co mam. Za tyle to możesz dostać ciepłej wody. Nie ma miejsca. Widać, że jesteś zmęczony drogą, więc chyba przybywasz z daleka. Wędruję z Judei, ale przychodzę prosić o nocleg dla żony. Jest w stanie błogosławionym i musi mieć gdzie odpocząć po długiej podróży. Nic nie przywozisz? Niczym nie handlujesz? Mój dom to nie schronienie dla biedaków. Marnujesz mój czas. Wybacz, ale interesy czekają. Poczekaj, jestem cieślą. Mogę ci za to coś naprawić. Stare naprawić to nie interes. Zrób nowe i przynieś. To kupię od ciebie albo na coś wymienię. Żegnaj, mój drogi. Witaj, bracie. To cię sprawdzę moje progi. Jakiej rady szukasz u świętego kapłana? A może chcesz wyjaśnić pismo naszej synagodze? Żona moja jest w stanie błogosławionym i szukam dla niej na noc posłania. To pytaj tu obok, u karczmarza. Pytałem już w mieście, lecz tak wielu ludzi jest wszędzie, że nie udało nam się nic znaleźć. Myślałem, że może tutaj znajdę schronienie, że taki ktoś jak ty pomoże w trudnej sytuacji. Kapłan Najwyższego musi przestrzegać prawa. To niemożliwe, wiesz dobrze. Jak miałby służyć Bogu, gdyby dla twojej żony przyszedł rozwiązania? Idź w pokoju. Nie martw się zbytnio, Józefie, o ciepłe miejsce dla mnie. Bóg nie zostawi nas samych w nieszczęściu. Nie miej żalu do ludzi. Spróbuj jeszcze raz, na pewno jest gdzieś dla nas miejsce. Dlaczego ludzie widzą tylko to, co ich interesuje i to, co im jest potrzebne? Nie mogę znaleźć miejsca dla ciebie. Zwrócę może się do tego, co zna smak ubóstwa. Zrozumie biednego w potrzebie. Bądź pozdrowiony, czym mogę ci służyć, skoro przybywasz moje skromne progi. Nikt jeszcze nie zechciał przyjść do mnie, bo jestem bardzo ubogi. Ja też nie opływam w złoto, więc myślę, że znajdę tu zrozumienie. Żona moja jest w stanie błogosławionym, a przybywamy z daleka i nie mamy żadnego ciepłego miejsca. Proszę, przyjmij ją i użyj ciepłego kąta. Mieszkam z ojcem staruszkiem i mam 8 dzieci. Sami ledwo się mieścimy, ale znam miejsce suche i ciepłe, lecz niezbyt wygodne i poza miastem. Wygody nie są ważne. Powiedz, gdzie jest to miejsce, abym mógł tam zaprowadzić żonę? Trzeba wyjść północną bramą, iść ścieżką w góry. Tam znajdziecie grotę dla zwierząt. Jest tam siano, słoma, jest cisza. Zwierzęta nie będą wam przeszkadzały. Dziękuję ci, dobry człowieku. Niech Bóg wynagrodzi ci twą pomoc w długim życiu i dobrym zdrowiu, abyś mógł się cieszyć mądrymi dziećmi. Mario, znalazłem miejsce za miastem. Ciepłe, suche, lecz wśród zwierząt. Jesteś godna lepszych warunków, ale to i tak lepiej niż zostać tu, na ulicy. Chodźmy tam, to tylko jedna noc. Jutro już będzie lepiej. Gdzieś znajdzie się miejsce. Mówiłam ci, że jest gdzieś dla nas miejsce, którego nikt nam nie zajmie. Bóg przygotował dla tego dziecka, aby nikt więcej nie czuł się odrzucony. Dziękujmy mu, Józefie, za opiekę. Mario, jesteś tak pogodna i nie narzekasz, pomimo tak trudnych warunków. Chciałbym ja umieć tak patrzeć na świat i ludzi. Chodźmy już. Nadszedł czas, kiedy ma się narodzić dziecię. Już czas? Jak my sobie poradzimy? Kiedy tam przybyli, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Thank you.
Jak mi dobrze na tym tronie. Siedzę, rządzę, w zasadzie to nic nie robię. To ja jestem Herod, wielki i wspaniały, najbogatszy na tym świecie, no i najważniejszy. To ja jestem Herod. Wszyscy drżą przede mną, wszyscy proszą o łaski, ale nadaremno. Nie znam litości. Lubię ścinać głowy, skazywać do lochów, zakuwać wokowy. Nikt nie jest mi w stanie tronu zabrać. Jam, bowiem jest zbyt wielki, by się kto ośmielił. Witaj, królu Herodzie. Goście z dalekiego kraju na przyjęcie u tych ci czekają. Dawno ich na naszym dworze nie było. Wyglądają dziwnie, może są zmęczeni. Proś ich do mnie zaraz, niechaj nie czekają. Może jakieś wieści do mnie ma. Witaj, dostojny król Herodzie. Rzecz się stała niesłychana tu w twoim narodzie. Gwiazda niebie dziś światło oznajmiła, że tu, w Betlejem, święta dziecina się narodziła. Chcielibyśmy zobaczyć te dziecię, lecz pierw. Chcielibyśmy u ciebie pobyć jakąś chwilę. Co na to twojej kapłani? Jak pismo odczytują? Czy to wydarzenie poważnie traktują? Coś tam słyszałem, gdy mówili uczeni kapłani, co prorockie księgi wnikliwie czytali. I powtarzali dziwny werset, Emanuel Bóg z nami. O Betlejem między sobą też coś opowiadali. Czy i ty, królu Herodzie, cieszysz się nowym królem w narodzie? A może podążysz razem z nami, za światłem i znakami gwiazdy? Co ja słyszę? Jakie dziecię chce zakłócić mój pokój na świecie? Może jeszcze tron mi odbierze? Nie wiem, co robić, mówiąc szczerze. Dostojni magowie, królowie ze wschodu, cieszę się nowym dzieciątkiem wśród mego narodu. O jedno was tylko ośmielam się prosić. Drodzy powrotnej, przybądźcie do mnie, by o nowonarodzonym wieści mi ogłosić. Pożegnawszy Heroda i jego pałace, podążyli do Betlejem. Gwiazda, kometa, co pięknie na niebie świeciła, do samego Jezusa ich zaprowadziła. Lecz prośby króla spełnić się im nie udało, bo w jego głosie wyczuli zdradę niemałą. Zresztą anioł, który im we śnie się objawił, inną drogą do domu ich zaprowadził. Tymczasem Herod siedzi i spisek knuje, jak nowonarodzonemu plany pokrzyżuje. Co się tutaj dzieje? Kręci mi się trochę w głowie. Niech ktoś mi tu natychmiast opowie, o czym była mowa. Jam tu jest królem, więc cóż będzie? Nic już nie rozumiem. Chrystus się narodził? Król całego świata, co ma przynieść miłość i narodzić? Cóż wtedy ze mną się stanie? Mamże oddać koronę i władzę? Nie poradzę. Jakże piękna twoja dusza. Takie maleństwo niech ciebie nie wzrusza. Tyś jest panem i mocarzem. Tobie jest wszystko poddane. Ach, to ty małe dziecię. Poznaję cię po twoim żarcie. Lecz jak poradzić sobie z owym królem? Nie pojmuję. Zarządź wielkie zabijanie. Niech żaden malec się nie ostanie. A może to twój syn chce ci odebrać władzę? Oszczędzić go? Też nie radzę. Co dzieje w tej mojej komnacie? Ja cię wcale nie znam. Postać dziwaczna na biało ubrana. Oczy ma jakieś dziwne, podobnie jak ciało. Kto ty jesteś? Powiedz szybko, ty wstrętna poczwaro. Jakżeś tutaj weszło, ty okropna maro? I po coś tu wtargnęła, tak bez zaproszenia. Nikt nie może tutaj wejść bez mego zezwolenia. Co ty bredzisz? Dla mnie zaproszenie? Herodzie, nie widzisz. Nie widzisz naprawdę, kogo masz przed sobą? A więc popatrz dobrze. Jestem tą osobą, która tutaj przyszła, by zabrać się do piekieł, gdzie będziesz się smażył przez wszystkie wieki. Oj, śmierć, ja się okropnie boję. Moje nogi się ugięły, włosy, dęba stanęły. Ręce mi się strasznie pocą i zęby wszystkie dygocą. Oj, śmierć, ja się boję. Nie wiem, jak długo tu jeszcze ustoję. Popatrz, popatrz, mój słodziutki. Tak ci szybko zmiękły nóżki. No popatrz, moje złotko. Już ci włoski na głowie stoją. Śmierci ty się bardzo boisz? Już tu dłużej nie ustoisz?
No i bardzo dobrze, od początku mi o to chodziło. Chcecie o głowę skrócić. Wezmę kosę, zetnę głowę i gotowe. Zlituj się nade mną, proszę. Oddam wszystkie skarby moje. Oddam złoto i koronę. Oddam nawet tron, lecz zabierz ode mnie zgon. Kostuś, nie miej w sobie tyle złości. Dam ci złoto, purpurę, okryjesz swoje kości. Ja w purpurę nie chodziła i chodzić nie będę. Za to takim jak ty głowy ścinam i wciąż ścinać będę. Proszę, daruj mi życie. Nie. Rok? Nie. Miesiąc? Nie. A może tydzień? Nie. Diable pomocy, śmierć zagląda mi w oczy. Nie bój się, będziesz w moim królestwie panował. A ty? Coś ty za jedna, po coś tu przyszła? Ciało, a ty po co? Po duszę. Może dobijemy targu. Ja wezmę duszę, a ty ciało do letargu. Propozycja? Znakomita. A robota? Łatwa i szybka. Tak się kończy żywot okrutnego człowieka. Wiemy wszyscy, co go czeka. Zobaczyć nowonarodzone dziecię, niech myśli wasze do Betlejem pobiegną. Przecież tam ze śpiewem podążają wszyscy ci, którzy serca dobre mają. Yeah.
podążają trzej królowie, by hołd oddać tej boskiej osobie. Składają w darze swe ofiary, dając dowód wielkiej wiary. Przyszliście pokłonić się już od progu i dary złożyć maleńkiemu Bogu? Patrzymy na to z wielką radością, jak sławicie Boga, który jest miłością. Do nóg Zbawiciela padam i złoto od mego narodu w darze składam. Złoto, które dla Króla przywiozłem z daleka, bo na Ciebie, mój Jezu, całe Królestwo czeka. Przyjmij je, Jezu, nasz Panie, i zacznij na ziemi swoje królowanie. Moi rodacy tu jeszcze nie byli i daru swoich to by nie złożyli. Ja Twe narodzenie w gwiazdach wyczuwałem i dar wielki od swego kraju ze skarca zebrałem. Dar mirry dla człowieka, który będzie cierpieć. Wszyscy już znają Ty boskie orędzie. Syn Boży umrzeć musi na krzyżu boleści. Do każdego kraju świata mają dotrzeć te wieści. Wielu bogów fałszywych w naszym kraju było, lecz teraz znamy prawdę, o której nikomu nawet się nie śniło. Ty przybyłeś, by nas zbawić i dać nam nadzieję. Teraz światłość prawdziwego Boga w naszych sercach jaśnieje. Przyjmij, Panie, to kadzidło, dar dla prawdziwego Boga. Od dziś w naszych sercach nie zagości już trwoga. To dopiero początek historii Jezusa. Ona teraz trwać będzie w naszych sercach i duszach. Każdy z nas, tak jak Jezus, przebywa swoją drogę do Betlejem i spotyka na niej radość, smutki i wielkie nadzieje. Najważniejsze jednak w naszej podróży jest obecność Boga, który za drogowskaz służy, lecz są takie chwile, gdy zatrzymać się trzeba, by zrozumieć siebie w tajemnicy nieba. A nadzieja znów wstąpi w nas, nieobecnych pojawią się cienie. Wierzymy kolejny raz w jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć przygaś świąteczny gwar, bo zabrakło znów czegoś głosu, przyjdź tu do nas i z nami trwaj. Wbrew tak zwanej ironii losu, daj nam wiarę, że to ma sens, że nie trzeba żałować przyjaciół, że gdziekolwiek są, dobrze im jest, bo są z nami choć w innej postaci. I przekonaj, że tak ma być, że po głosach tych wciąż drży powietrze, że odeszli po to, by żyć i tym razem będą żyć wiecznie.
wiecznie. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. A nadzieja znów wstąpi w nas, nieobecnych pojawią się cienie. Uwierzymy kolejny raz w jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć przygaś świąteczny gwar, bo zabrakło znów czyjegoś głosu, przyjdź tu do nas i z nami trwaj. Wbrew tak zwanej ironii losu, przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsca przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. Cieszę się, bo to bardzo zasłużone brawa, bardzo zasłużone, bo młodzież nasza przedstawiła nam taki temat, który jest ciągle aktualny. To przesłanie walki dobra ze złem i to, że zło, mimo że jest bardziej krzykliwe, to jednak przegrywa. I to się zaczyna od Bożego żłóbka. I drugi problem to problem narodzin. Tak jak mówiłem dzisiaj przed południem w kazaniu, że to jest fakt historyczny, jednorazowy, tamten. Ale przecież Jezus rodzi się ciągle. Każda nasza komunia święta to jest, są narodziny w tym naszym Betlejem, którym jest nasze serce, nasza dusza. Każde uzyskanie rozgrzeszenia to jest narodzenie się Boga w tym naszym Betlejem, jakim jest nasze serce. Chcę bardzo serdecznie pogratulować młodzieży ich zdolności, bo tu mamy takich trochę artystów nawet. To jest jedno, a drugie
mają piękną zdolność wykorzystania tych środków audiowizualnych w dzisiejszym czasie, co też nie jest bez znaczenia. No, serdecznie gratuluję i dziękuję. No i księdzu wikariuszowi, który wiele czasu poświęcił, prawda, przy swojej nauce i innej pracy, żeby te, przecież to są godziny prób. Ja tam nic wiele nie robiłem, tylko wpuszczałem i mówię, żebyście plebanii nie rozbili. No ale oni to ćwiczyli i mamy z tego piękny efekt. Niech Pan Bóg Wam wszystkim błogosławi, bo Wy jesteście dopiero na początku tego życia, ale weźcie te pewne momenty, te pewne tezy, które tutaj przedstawialiście tak obrazowo, do swojego życia, przetransponować, przetworzyć i dostosować do swoich potrzeb, do swoich warunków życia, w których się kiedykolwiek znajdziecie. Zresztą to dotyczy każdego z nas. To dotyczy każdego z nas. Jeszcze raz serdecznie Bóg zapłać. A myślę, że takim wymiernym sposobem podziękowania młodzieży z KSM-u to będzie taka nasza symboliczna ofiara złożona tam do kapelusza gdzieś przy wejściu, a przyda się im to na tą ich działalność KSM-u taką i kulturalną, i etyczną, i moralną. Szczęść Boże. Prędzej się wybierz.
czoło skłaniajmy, swe czoło skłaniajmy, swe czoło Panu.